Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym customie do Tomb Raidera o nazwie The Heroes Hammer i ze mną dzisiaj jest po raz pierwszy Deseo. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Jej, dzisiaj damski duet rusza na podbój growowców. Tak. Także odnośnie customu, to został on stworzony przez Marka, który pochodzi z Włoch, w 2016 roku. I został bardzo ładnie oceniony, bo tam na 8 ileś, prawie 9, także spodziewamy się fajerwerków. Tak, bardzo, bardzo ładnie to na screenach wyglądało, w każdym bądź tak, razie. Tak. No, a jeśli chodzi o fabułę, to brzmi następująco. Dawno temu gladiatorzy byli w posiadaniu potężnego młota podarowanego przez bogów. Wierzono, że kto go trzyma, jest w stanie pokonać każdą armię i wygrać każdą bitwę. Kiedy era wojen się skończyła, młot ukryto w sanktuarium strzeżonym przez dusze starożytnych greckich żołnierzy. Także zapowiada się całkiem fajnie. Custom ma ogólnie dwa poziomy i w pierwszym są trzy sekrety, w drugim jest jeden. Także zobaczymy, czy się uda coś zdobyć. Ania, słuchajcie, zawsze przygotowana. Ja nigdy się nie potrafię przygotować z sekretami, także... No i ten opis, no od A do Z, no po prostu, no ja mogę tylko siąść i grać. No, ja lubię być przygotowana. To dobrze. To już wiem, z kim będę dużo nagrywać. Ojej. Ojej, słuchajcie, słyszeliście to? To przerażenie w głosie. Znaczy nie, nie. Ojej. To będzie super. No, to co, dobra. Zaczynamy? Tak, to lecimy. Nowa gra. Ojej, jak ciemno. No, troszkę ciemno. O, i woda od razu, boję się. Nie lubię pływać Jezus, w wodzie. Ja też nie. Jeżeli tylko nie ma labiryntów, to będzie dobrze. Ja już pierwszy sejf. Już słyszę to przerażanie w głosie. No. Ja to idę... O Jezu, dobra. Labirynty podwodne to... Nie no, nie widzę, żeby jakieś już coś w krzaczorach nie było pochowane, bo też tak może być. Ja, o. Ale trochę taka duża ta przestrzeń, ci powiem. Ja tu płynę jakimś korytarzem na razie. Jeszcze odpalę sobie raz. Ile mamy tych flar w ogóle? Teraz tylko odpalam. Aha, jedna mi została. No spoko. Okej! Okay. Jakieś bąbelki widzę. O, można wypłynąć. Tak. Tylko... Jestem ciekawa, czy coś... Ale ciekawa jestem, czy coś jeszcze tam jest w tej wodzie. Wiesz co, no jakbym była twórcą, to bym tam coś powsadzała. To bąbelki mnie intrykują. Skąd to się bierze? Czekaj. A no widzę te bąbelki z tej roślinki takiej. No, no. Jak w akwarium. O Boże, Boże. Idzie tu iść? Tu jakieś skałki, skałeczki. No najpierw chyba się rozejrzymy dookoła, nie? Zresztą tam do środka chyba i tak nie wejdzie. Hypogeum temple w ogóle. Dobra, teoretyczne wejście w lara jest. Ładny ma strój. Bardzo ładnie wygląda, podoba mi się. Tak właśnie mało, rzadko spotykane. O, apteczka. I w ogóle ma bardzo ładną, ładną ma twarz, podoba mi się. Gdzie masz apteczkę? Tak, po lewej stronie od tej całej konstrukcji i tam jest na takiej skałce wysoko, że prawie jej nie widać z dołu. I nie wiem, jak się tam dostać w ogóle. Gdzieś na tym takim usypanym, tak? No, a jest, no, no. Widzę. No to myślę, że z góry gdzieś z balkonu trzeba będzie tam skoczyć. A w ogóle jeszcze tam coś jest, jakaś drabinka. Nie, to drabinka, nie, pokrętło jakieś. Zobacz, od apteczki, jak zobaczysz w górę tam cały czas przy ścianie, to jest jak... Albo to jest wajcha? Z wajcha, to jest dźwignia. Widzę. Okej. Okay. No nic, no na razie no widzę jedyną taką opcją, jak wypływałyśmy, to na prawo, tam jest możliwość wskoczenia do góry. Okej. Okay. Chyba, że jeszcze widziałaś coś jeszcze. Nie, tutaj obeszłam to dookoła, ale nic za bardzo. No to lecimy. O matko, ale ona się wolno podnosi na tych blokach. No trochę i taki ma odgłos, no nie powiem jaki. No cóż, zobaczymy jak to będzie. A jestem ciekawa, a zabijemy ją. Zobaczymy, jaki będzie miała odgłos z padania. O matko! Czekaj. Nie, ona tu się nie zabije.
A jak już ma takie, takie ciągoty w trakcie podnoszenia się, to nie wiem, jaki będzie odgłos spadania. No właśnie. To co, tym przejściem idziemy? No tak, idę tym korytarzem na razie. Aha, to jest jakieś zejście na dół w ogóle. A dalej? Co? A dalej to apteczka. Aha, no taka ładna. Ojej, jak jedynkowa trochę. Mhm. Aha, bo my w ogóle nie mamy apteczek oprócz tej jednej znalezionej. Aha. Okej. No to spoko. Ja mam nadzieję, że challenging to nie jest. No. A! Jezus! Za tego mówię! Co się stresowałam! I umarłam, nie! O Boże, tak się tu rozglądam, bo tu może być jakiś, wiesz, sekret, bo to lubi być tak za takimi... No nie, o nie, nie, tak nie może być. Jak mamy tylko jedną apteczkę, to nie. No. Ja sobie to będę rozświetlać tutaj bronią, bo... O nie, to jak... No tutaj jest rąk tego. Jak w dwójce normalnie. Tak. Pułapka za pułapką, halo. Co to ma być? Ja mam nadzieję, że to nie jest very challenging, po czym się zaczyna. No, nie pisała, nie? Ja bym nie wzięła. No to się zaraz okaże. O Boże. To co jest do ciągania? Nie. Aha. Wylazłaś już stamtąd? Prawie. Aha, bo tu nic nie było przy tych. No właśnie, ja się rozglądałam i nie było nic. Wchodziłam tam za to, chyba że... No bo raczej wydaje mi się, że to tak szybko szło, że raczej nie ma takiej opcji, żeby coś było wcześniej. Wiesz, o co chodzi. Ale mnie ściechało, nie. Nie. Tutaj... Nie wiem, czy taką kostkę można przesunąć, czy nie. Się tak to nie chce. W ogóle jakoś dziwnie. Teraz się ta pułapka nie ruszyła jedna. Po wczytaniu save'a w ogóle dziwnie to było. Aha, nie, w ogóle nie poleciała, tak? No, nie poleciała. A może ona już wcześniej poleciała, czy nie? No właśnie nie, bo była chyba z drugiej strony. A, czekaj, bo ja nie wiem, nie wiem, to... Okej. Powiedzmy. Generalnie wolałabym, żeby były jakieś zagadki, bo ja wiem, że ty lubisz i jesteś dobra w rozwiązywaniu zagadek. No. Powiedzmy. No, więc dobrze by było, jakby już miałoby nas tu coś niedobrego spotkać, to żeby to były zagadki. No, o Jezu, nie topasz. Nawet więcej. Ale Lara, nie chowaj broni. Ładny dźwięk pistoletu. Fajne. Mhm. No, ale strzelaj porządnie. Chyba jakiś kościotrup. No właśnie, drony. Próbowałam go przesuwać, ale on się nie chce. On się nie chce. Nie da się posunąć. Nie. No właśnie, tak. Się nie da. Bezczelna. Dokładnie. I powiem ci, właśnie na górze skrzynka? Właśnie jest skrzynka, wydaje mi się, że ją trzeba w jakiś sposób zrzucić, bo zobacz, tam jest taka no, na płytce. No, da się tam zejść w ogóle do tej skrzynki. No, ale na dole masz taką płytkę, no właśnie no, na to zrobiłam. No, wyróżniającą się. No i jest tu skrzynka, którą trzeba będzie tam zrzucić, ale coś mi się tu jeszcze nie podoba. A tu co jest? Aha, tu jest jakieś wejście do góry. Co to jest w ogóle? Nie wiem. No, zejdź tam. O. Nie mamy nowych ruchów, widzę. A to raczej taki, tak mi się to graficznie wygląda, jakby właśnie miały być. No, ale nic nawet nie pisało na ten temat, także... No słuchaj. Mam akcję tego typu, że... Okej. Okay. Że obniżyłam klocek. Okay. Obniżyłam to, co stało, znaczy ta skrzynia stała na klocku, tak? I to się obniżyło, a skrzynia jest dalej w powietrzu, więc nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Okay. A spróbuj. Zrobiłam to jeszcze raz. Może? Znaczy to było dalej to samo, ale jeszcze raz z powrotem łańcuch, gdybyś miała tak, to zrób sobie z powrotem łańcuch i jeszcze raz z powrotem. Okej, okay, to... Także no, takie rzeczy. Oj Boże.
Teraz mam problem z wysunięciem, ale no... Gro, tylko mi się tu nie bacz. A nie, dobra, mi się normalnie obsunął chyba. No to dobrze, dobrze. Miałam problem. Tylko żebym nie wpadła... Nie! O Boże, wyciągnęła ten łańcuch jeszcze raz. No właśnie. Zostaw ten łańcuch, no. Przyssała się do niego. Dobra. Nic nie widziałam, rozglądam się za jakimś sekretem, ale nic takiego nie widzę póki co. Rozglądaj, rozglądaj, bo ja jestem kiepska w sekrety. No, ja tym bardziej. Ja to powiem ci, że w klasykach to jakby za karę te sekrety. To samo jest w customach, aczkolwiek jeżeli są jakieś takie sekrety albo związane z dodatkowym levelem, albo te sekrety są fajne, nie typu, nie wiem, znajdźki same, to lubię. To lubię. Dobra, krata się otworzyła. Boże, boję się. Zaraz znowu coś tam nie wyleci. Jak wyjdziesz z kraty, to ja tutaj jestem. Jesteśmy na tym balkonie. I jest dźwignia. Czekaj, bo tu widzę amunicję. Do shotguna. Naprawdę? No, była na tym balkonie. A balkonie tak to wzięłam. Dobra, ja nawet nie odnotowałam, bo wzięłam faktycznie. I tam masz dźwignię, która otworzy ci bramę, ale ja nie zeszłam do tej bramy, tylko właśnie tu idę, gdzie wcześniej widziałam tą dźwignię, o której ci mówiłam. Tam czekaj, wylazłam. A tam coś wylazło z tej bramy? Bo co tak. Lewy. Czekaj, bo tu można tą apteczkę z... Tak, ale jak zeskoczysz, to już nie wskoczysz tu do tej dźwigni. Czekaj, ale gdzie ty tą dźwignię dokładnie? No właśnie, tak jak jest apteczka, to tutaj zaraz tu... Jest taki wielki filar ze skał po prawej stronie. Tak jak jest apteczka, to zaraz obok masz, można wskoczyć na taką wysepkę. Aha, dobra. Czyli i tam to, sobie wejdź do góry i masz dźwignię. Jezus Maria, a tu, aha, bo tu nie ma przejścia. To jest jakieś dziwne, o Jezus. I co, tylko nie, ciemno, nic nie widzę. Nie za bardzo odnotowałam, czy to coś zrobiło. A może to być też jakiś sekret, czy coś? Może jakaś część. Alinę dało! Boże, jestem ślepa! Zobacz, lina wyszła. Ja teraz tak poszłabym w piździec. No, to pewnie będzie coś na dachu. 100%. Czekaj, jak tu wejść? Normalnie od strony ściany. Jest niewidzialna drabinka. Ja myślałam, że normalnie można wejść, ale jest niewidzialna drabinka. Czy niewidzialna? Aha. Widzialna, niewidzialna. Ja chyba wezmę tą flarę, bo nic nie widzę. Aha, faktycznie jest niewidzialna. Ale no. Lol, w ogóle. No właśnie. Nigdy bym na to nie wpadła. Ale nie, bo wiesz co, ja bym nie wpadła, bo u góry, z dołu było widać tą dźwignię cholerną. No. Nie, ale to seryjnie wygląda sekretowo. No wygląda, ale na razie się... Aha, no jest sekret. No właśnie. Ale to jest jakieś dziwne. Co to jest w ogóle? Pierwszy raz coś takiego zbieram. Aha, bo lina jest tutaj. Alfa. Okay. Mhm. Znak alfy. To rozumiem, że na ten daszek musimy tam wskoczyć. No i z daszku ja wskakuję po tą apteczkę, którą ty wtedy dojrzałaś. Dobra. Aha, faktycznie to są takie sekrety greckie typowo. Tak. Jak w legendzie. Ja sobie to zloaduję, bo ten zeskok to mi tu nie pasował. Za dużo HP. O nie! No, a mało tych apteczek jest. No właśnie. O, tak będzie lepiej. Faktycznie. Trochę ścina. Chyba, że można by na ten balkonik najpierw. Mocne są te lewa. O nie, nie. Muszę sobie troszkę przyciszyć strzelanie, bo mam za głośno. No! Ale już jakieś apteczki mamy, to jest najważniejsze. W tym levelu mówiłaś, że 3 są sekrety, tak? Tak, 3 sekrety. Dobra, trochę mnie ścięło, ale niedużo w sumie. No, ta muzyka jest głośna. Dobra. Dobra.
Obeszłam tam, jak wejdziesz do środka, dookoła te filary, ten filar, ale ja tam nic nie widziałam, że tam coś było poukrywane. Okej. Muszę jeszcze rozkonać, bo że się boję zagadek. Boję się zagadek. Rozglądam się po tych obrazach. Rozglądam się na te obrazy i tak... O Boże. Okej, dużo długich korytarzy tu jest. Aha. Z prawo, lewo. Okej, już zabiłam Larę. Okej. To miała jakiś ciekawy dźwięk? Nie było żadnego. Aha, ale nie, to nie było z wysokości, wiesz? Tylko tak po prostu nadziałam ją na kolce. Na kolce, tak. Teraz kwestia... Tak po prostu przeskoczymy? To? No, czy wskoczyłam na ten... Jakbyś zauważyła, na środku jest taki pusty, nie? Taki rożek, znaczy no rożek. No rożek. Nie, rożek, nie rożek. Ale jest pusty. Tu chyba trzeba będzie coś podpalić, tak mi się zdaje. Mówiąc, że jest krata z pochodnia, czy wiesz, z tym do podpalenia. No nic, co tu upadł, tylko to jedno przejście. Dźwignia jest. No nie mogę sobie chlasnąć. O matko, nie mogę tam zejść. No bo to tak trzeba pod takim głupim kątem. No. Trudna sprawa. Jezus Maria! Dlaczego oni tak straszą tutaj? O nie. Laro! Nie, to jednak nie trzeba nic podpalać. To dobrze. I jak tam? Czekaj, dźwignię próbuję. No i ono. Nie mogę wejść na ten klaus. A ja nie mogłam w ogóle sobie też poradzić z tą dźwignią właśnie. No, to jest jakieś... Co nie? No właśnie, o tym mówiłam. Przez zawału myślałam, że dostanę. O Boże. Dobra, twórca lubi lwy. Lubi. Ale to są chyba takie piątkowe, mam takie wrażenie. No, też mam takie wrażenie. I co, to otworzyło tutaj? Przejście czy co? Tu jest jakiś kolejny kościotrup. Dobra. Mam naboje do szoguna. Tam w takim ciemnym korytarzyku sobie broniami rozświetliłam i są naboje do szoguna. Aha! I my wychodzimy po tej drugiej stronie, tam gdzie przed chwilą zeskakiwałyśmy na te kolce na dół. To jesteśmy już po drugiej stronie tej wyrwy. O, cutscenka. No to spoko. Dużo ogni i dużo drzew. I duża sala. O kurczę. No to trochę chyba posiedzimy. Co? No dobrze. Niechaj będzie. No. O, kolejni panowie tutaj, znaczy panowie. Aha, dobra. No o, widzisz, w wazonie jest apteczka mała. O, tak myślałam, że będzie się dało je rozwalić, więc coś tam będzie. Ale czyżby tylko te? O nie, te też można. O, ja powiem ci, nie wiem, którędy idziemy, musimy zadecydować wspólnie, prawo, lewo, no, bo przez ognie na razie widzę nie przejdziemy. No chyba nie, czekaj, wezmę sobie tylko jeszcze, zestrzelę resztę tych. Zobaczymy, słuchajcie, co Ania, czy lubi chodzić na prawiznę, czy na lewiznę? Dobra, chodźmy na lewo, trzymajmy się lewej strony. Jestem za. Ojej. Ojoj. Tu jest. Okej, to są jakieś dwie dźwignie. Znaczy, to nie jest. Nie ma nic ciężkiego, ale tam są dwie dźwignie i mnie tak to zastanawia. O, tu jest w ogóle ten. Za tą kratką jakieś dobroci. Widziałam właśnie. I teraz kwestia tego typu. Czy obydwie mamy ciągać, czy co? Tu jest jeszcze jakieś wejście do góry. Do góry? No takie wąskie, nad tą kratką. Coś tam jest. W sensie, że można to obejść, tą kratkę? Aha, no to ja tam idę. Może. A ja tego nie zauważyłam w ogóle, tego wejścia. Z
tej perspektywy faktycznie, gdzie są dźwignie. Okej, to jest dwa shotguna i flary. Oj, to się samo otworzy. A ty dźwignię już przesunęłaś? Nie, nie przesunęłam. Aha, okay. Nie otworzyła się kratka, ale może będę mogła... To jest czasówka. O shit, to ja idę tam najpierw, gdzie ty jesteś, wiesz? Dobrze. Czy ona ma tu jakieś to zejście fajne z kucaka? Halo? Nie. Trzeba się odwracać. Czyli po prostu my się od drugiej strony dostajemy po te znajdźki, tak? Tak. No i dobrze. W ogóle tej kratki się nie otwiera chyba. No, czyli powrót ten sam. Cholera jasna, powiem ci, że tak. Te dwie dźwignie wyłączają w ogóle jedną stronę ognia. Ale to trzeba będzie szybko zrobić. O matko. A najgorsze jest to, że to trzeba będzie szybko wyczaić z tymi kolcami na dole, nie? Żeby się tak za długo nie zastanawiać. No. I po prostu wparować tam na pełnej. Aha, a nie. Jak ja nawet nie doskończę do tej dźwigni. Może to z miejsca zadziała? Nie, nie, z miejsca nie zadziała. No to ja nie wiem, jak ja... Szkoda, że nie ma ona tego ze skoku w przód. Denerwuje się, jak no. tego nie ma. No to jest custom z 2016, to już takie rzeczy powinny być. To już powinna być podstawa, nie? Mhm. Dobra, sejwujmy to. Rozumiem, że... O matko, ale to obie dźwignie trzeba? Tak. Bo obydwie całościowo jakby wyłączają te ognie. Uh-huh. Save. No ja nie umiem tego wyczaić, no, tego powrotu. Te kolce mnie zamijają. No jest, co to było w ogóle? Mam zagwózkę. Matko, teraz to w ogóle skoczyłam, także ola Boga. O, ludzie, ludzie. Nie lubię czasów. O, dobra, teraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. I gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Które to było? No i to jest bez... Ej, wiesz, jakie to jest wyżyłowane? Aha. W życiu! To trzeba od razu zrobić! Że tak się nie da! O nie... Nie ma szans! Ale lipa, to trzeba naprawdę zrobić po prostu na... No nie zrobię tego. Ja chyba w złym momencie sobie to zasejwowałam. Prawie. No dobra, robię tą czasowę jeszcze raz w takim razie. No, o Jezu, teraz w ścianę trafiłam. Nic! Kurde, jeszcze spadłam w przepaść pomiędzy. Próbuję z tym czasem, który mam, ale... O, faktycznie jest lipa straszna. Dobra, jak ja to No nie, jeszcze się obiłam nochem. No! Nie! No! To jest... triki. Dobra. Proszę ci, nie zlam tego. Błagam cię. Jezus, to było na farcie. To było, przysięgam, na farcie zrobione. Okej. Poczekam, ale to było głupie. O, matko. O, Jezus, to będzie strasznie ciężkie. Kloc, nie no, one głupie, głupie po prostu. Już widzę, jaki jest patent na później w powrót. Chyba nie trzeba będzie wyłączać tych ogni, tylko trzeba będzie je po prostu przeskoczyć z tego, co widzę, górą. Ale to już później będziemy się martwić tym. Okej. Jak tam? Głupie. Głupie. Czekaj, wydaje mi się, że teraz mam całkiem niezły czas, tylko żeby to
No, bo to trzeba po prostu na strzała, od razu nie zastanawiać się. Prawie, prawie. Ja to muszę chyba nie używać sprintu, tylko skakać, bo... Ja używałam sprintu.